Doniesienie złożył w prokuraturze rejonowej Radom Wschód Mariusz Szpikowski, prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze. Doniesienie prezesa PPL-u dotyczy okresu od marca 2014 do 30 czerwca 2018 roku. W tym czasie w spółce Port Lotniczy Radom w upadłości miała zostać wyrządzona przez członków zarządu tej spółki szkoda majątkowa. Prokuratura rejonowa Radom Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce Port Lotniczy Radom, spółka akcyjna w upadłości, przez członków zarządu tej spółki w związku z zawarciem umowy najmu nieruchomości i przekazaniem nieodpłatnie w związku z tą umową poczynionych nakładów w kwocie 408 tysięcy złotych na rzecz właściciela tej nieruchomości. Jak mówi prokurator Beata Galas, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, śledztwo prowadzone jest w sprawie o przestępstwo z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwanego przestępstwa nadużycia zaufania. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.